Cześć kochani, dziś całkiem śmiesznie pokazuję się wam w przebraniu foczki, to jest foka, jakbyście nie wiedzieli, w masce foczki, bo opowiem wam o mojej azjatyckiej pielęgnacji. Podczas tutaj opowiadania będę sobie mieć maskę na twarzy, muszę sobie tylko troszeczkę rozszerzyć tutaj dziurę na usta. Maska jest fajna, tylko trochę mała do mojej dużej twarzy. Okej, jest okej. Opowiem wam najpierw, co nałożyłam rano i teraz wróciłam do domu i nałożyłam sobie tę maskę i razem ją później zmyjemy. Tylko jeszcze sprawdzę, ile ją muszę trzymać. 15-20 minut, dobra. Kochani, zacznijmy w takim razie od tego, co nakładam rano. Jak wiecie, ostatnio przerzuciłam się prawie w całości na azjatycką pielęgnację. Dostałam sporo kosmetyków ze sklepu My Asia. Wcześniej też miałam styczność z różnymi kremami BB, CC. Kiedyś kosmetyki azjatyckie były bardzo modne na polskim YouTubie. Później troszeczkę się od nich odeszło, bo wyszło dużo nowości z innych firm i teraz jest ich wielki powrót. I powiem wam dziś, dlaczego właśnie ja na te kosmetyki się decyduję. I dlaczego moja skóra wygląda mimo wszystko lepiej po tych kosmetykach. Dobra, w takim razie zaczynamy od rana. Powiem wam, jak wygląda moja pielęgnacja rano. Przede wszystkim najpierw po umyciu buzi nakładam sobie żel aloesowy. Wtedy, kiedy tego potrzebuję, to znaczy jak mam zaczerwienienia, tak jak na przykład dziś mam pryszcza na czole, jakieś zaczerwienienia tutaj przy szyi. Ale tenże nakładam nieraz na całą twarz, przed nałożeniem serum, przed nałożeniem kremu, przed pójściem spać, lub jak mam jakąś podrażnioną skórę po goleniu. Naprawdę ten żel ma tyle właściwości, tyle zastosowań. Uwielbiam żel aloesowy, to jest moje kolejne opakowanie, drugie mam przy łóżku. To trzymam tutaj sobie w pokoju, żeby rano nakładać. Także nakładam sobie w te miejsca, które tego potrzebują, żel się fajnie wchłania i dopiero później przechodzę do dalszej pielęgnacji. Tak naprawdę robię to sobie rano, idę robić kawę i tak dalej, a później pielęgnuję się dalej. Żel jest fantastyczny, można resztę wetrzeć w ręce, możecie wetrzeć w końcówki włosów, możecie wetrzeć w całe ciało. Tak naprawdę to jest odpowiednik takiego aloesu, który macie normalnie na oknie, powiedzmy, jak wam rośnie aloes, ale nie w każdym domu jest aloes, nie zawsze chcemy ten aloes codziennie przecinać, więc serdecznie wam polecam żel aloesowy, to jest po prostu hit. To jest najlepiej sprzedający się kosmetyk chyba azjatycki i naprawdę każdemu polecam, nie tylko jak macie trądzik, w ogóle jak macie jakiś rumień, problemy z cerą, polecam żel aloesowy. Jak już to wszystko się wchłonie, to przechodzę, słuchajcie, do mojej pielęgnacji produktami ze ślimaka. Mam tutaj tą serię Black Snail, krem pod oczy i emulsję, taką naprawczą. I ostatnio od jakiegoś czasu używam właśnie tego kremu. Zużycia tutaj nie widać, ponieważ krem jest tak gęsty, wystarczy odrobinka wklepać właśnie go pod oczy. I jest bardzo duża pojemność, bo tutaj mamy 30 ml, więc czasem niektóre firmy mają taką pojemność kremów standardowych, a tutaj mamy taki krem pod oczy, już wam w holu o tym mówiłam. Krem sprawdza się świetnie, dobrze nawilża skórę pod oczami, nie widać mi żadnych zmarszczek, nie zbiera mi się później korektor, także jestem z niego zadowolona i nakładam go również wieczorem przed pójściem spać. Natomiast drugą moją nowością jest ta emulsja naprawcza. Też ją używam od jakiegoś czasu i zauważam, że ona jest świetna pod makijaż. Tutaj też mamy dużą pojemność, bo mamy aż 160 ml, więc podejrzewam, że to się nie skończy po prostu nigdy. Bo też wystarczy odrobina, żeby nawilżyła twarz. I zauważyłam, że właśnie fajnie wygładza, fajnie nawilża i jest doskonałą bazą pod makijaż. No i dodatkowo ja wierzę w to, że te preparaty ze ślimakiem naprawdę genialnie działają. Więc ja jestem zakochana w ogóle w tej czarnej serii oraz w tym moim kremie niebieskim, który wam pokażę właśnie pod koniec dnia. Piękne zapachy tych kosmetyków, wszystkich, i pod oczy, i takie bardzo delikatne. I właśnie tej do twarzy. I później mam jeszcze krem BB. Krem BB używam już od dłuższego czasu, od mojej pierwszej paczki z My Asia, tak naprawdę już nie pamiętam, 2-3 miesiące. I używam go naprzemiennie z drugim kremem, który jest z Holika Holika. Oba są z Holika Holika. Naked Face, Long Lasting BB. I rzeczywiście ten Naked Face w słoiczku używam wtedy, kiedy chcę mieć większe krycie, kiedy chcę, żeby ten makijaż mi się dłużej trzymał. A tak na co dzień stawiam jednak na ten ze śluzem z czarnego ślimaka, ponieważ chcę, żeby też działał na moje blizny potrądzikowe, na moje wybryski, żeby jednak jeszcze było dodatkowe działanie takie pielęgnacyjne. Także oba mi się świetnie sprawdzają, oba mają SPF-y. Ten Naked Face ma 20, ten z czarnym ślimakiem, czarny, ma 30. Ten Naked Face w słoiku nakłada się albo szpatułką na rękę, albo właśnie beauty blenderem czy pędzlem. Natomiast ten jest fajny, bo nakładamy go po prostu pompką. Także ten wam mogę szczególnie polecić, jeżeli chcecie walczyć z trądzikiem, ze zmianami. On nawet nieźle kryje, tak jak tu widzicie, powiem wam, że nawet sobie poradził z tymi moimi zaczerwienieniami, nie jest aż tak źle. Jest dosyć jasny, co może być minusem dla osób, które są opalone, ale większość z nas jest blada, szczególnie w tej części, w tym okresie roku.
Więc widzicie, jak to wygląda. Na początek może się wydawać, że jest za jasne. Ja na początku też się tego bałam, natomiast po nałożeniu dalszego makijażu naprawdę wygląda to ok i nie ma się do czego przyczepić. Także normalnie robię sobie później makijaż, nakładam puder, nakładam bronzer, nakładam sobie resztę makijażu twarzy i wygląda to naprawdę spoko. I powiem wam, że jak to takie zwykłe dni, kiedy nie nagrywam, najczęściej właśnie noszę taki makijaż. Najczęściej mnie w takim makijażu zobaczycie. Nie mam mocnej tapety, nie mam tego dużo na twarzy. Raczej tylko do filmów robię sobie mocniejszy, taki bardziej kryjący makijaż. Także tę serię z czarnego ślimaka mogę wam serdecznie polecić. Bardzo dobrze mi się sprawdziła. Jestem z niej niesamowicie zadowolona. Duże pojemności, naprawdę się opłacają. Wszystkie kosmetyki, naprawdę nic mnie jeszcze tutaj nie zawiodło. Następna rzecz to jest to śmieszne jajeczko. To jest peeling z Holika Holika, znowu tam sama marka. Wygląda świetnie to opakowanie, już widziałam, chyba Oleśka testowała. Wydaje mi się, że Bugi go miała, chyba Kretka go miała. Jest to taki śmieszny kosmetyk, bo ja go dziś w ogóle pierwszy raz użyłam, bo chciałam go właśnie tutaj do tego filmu jakby poczekać z tym, bo kremu używałam wcześniej, żelu aloesowego i te preparaty, które wam już pokazałam, używałam wcześniej, natomiast dziś był pierwszy raz z tym peelingiem. Nie wiem, co tutaj, jak to działa, ale na pewno to jest ten ekstrakt z jajka. Faktycznie nasza skóra się złuszcza, mimo że nie mamy tutaj wyraźnych drobinek, więc to musi być w jakiś sposób peeling taki trochę enzymatyczny. Tak przynajmniej podejrzewam. Jest to peeling złuszczający do twarzy z zawartością ekstraktu z żółtka jajka oraz hydrolizowanej skorupki jajka. Wygładza i pielęgnuje skórę. I trzeba go masować przez minutę do dwóch i zmyć letnią wodą. Także tak zrobiłam, buzia jest mięciutka. I teraz słuchajcie, przechodzimy do maseczek. Z tych czterech maseczek, które mam, ja sobie wybrałam dziś wybielającą. To jest foczka. Śliczna po prostu foczka. Mam tutaj wszystkie chyba. Nie wiem, czy jest więcej jeszcze w tym w tej gamie z Holika Holika, ale jest ta kotkowa, którą testowała już Oleśka. Pieskową chyba Bugi testowała, z tego co pamiętam w filmie. I jest jeszcze panda, która jest odżywiająca. Ta pieskowa jest przeciwzmarszczkowa, ta jest łagodząca z kotkiem, a ta jest właśnie wybielająca, więc sobie ją nałożyłam po to, żeby wybielać te moje ślady potrądzikowe. No i tak jak wiecie, no ja mam problem z trądzikiem, mam problem z moją cerą i zauważyłam, że po kosmetykach koreańskich naprawdę ta skóra jest bardziej złagodzona, bardziej nawilżona. Zmiany nie są podrażnione, zupełnie te kosmetyki inaczej na moją skórę działają, także ja jestem niesamowicie zadowolona z tej pielęgnacji właśnie koreańskiej, w ogóle azjatyckiej. Dobra, ja już tu widzę, ile gadam, słuchajcie, jeszcze 4 minuty i ściągam tę maseczkę. Okej, kochani, wszystkie kosmetyki w ogóle pochodzą z My Asia, tak jak wam wspominałam, i zaraz zrobimy sobie fajne rozdanie. Jeżeli będziecie chcieli, to możecie też iść na stronę drogeriepolskie.pl, tam też dostaniecie te kosmetyki. Wrzucę wam wszystkie linki na dole, żebyście sobie mogli przeczytać. A teraz pokażę wam, co możecie wygrać. Oczywiście mój ukochany żel aloesowy. Powiem wam, że Darek też go lubi i też go używa, szczególnie właśnie kiedy się ogoli. Możecie go używać nie tylko na twarz, faceci po goleniu. My po wyrywaniu, czyli po depilacji, nie wiem, wąsika, depilacji brwi. W każdym wypadku świetnie się to sprawdza oraz przy depilacji całego ciała. Darek też tego używa i bardzo lubi i podejrzewam, że zabierzemy go też na wakacje, kiedy będziemy się opalać. Okej, kochani, teraz mam dla was bardzo fajne rozdanie. Mam wam do rozdania 5 zestawów, a w takich zestawach będą po 3 rzeczy. Pierwsze, duża butla żelu aloesowego, który uwielbiam, o którym tu cały czas gadam i radzę, żebyście sobie wszyscy go kupili. Druga rzecz to będzie duża butla aloesowej pianki do mycia twarzy, a trzecia rzecz to będzie maseczka aloesowa jelly. Także macie 5 takich zestawów, po 3 kosmetyki, które wam wymieniłam. A co należy zrobić, to pójść na stronę sklepu My Asia, zapoznajcie się z asortymentem i napiszcie mi na dole, który kosmetyk mam przetestować, może jakiś krem BB, krem CC, może jakiś krem, może coś z makijażu, bo mają też sporo oferty makijażu, a może wpadnie wam w oczy jakaś maseczka. Także idźcie, zobaczcie, który kosmetyk, napiszcie mi jego nazwę na dole, nie wklejajcie linków, bo linki zawsze wpadają do spamu, także napiszcie mi w komentarzu na dole, który kosmetyk mam testować w kolejnych filmach, a ja chętnie się zapoznam. Wybieram 5 fajnych komentarzy, fajnych uzasadnień, dlaczego 5 osób wygra ode mnie taki zestaw. Dobrze, kochani, ja ściągam maseczkę, bo już minęło, słuchajcie, 15 minut spokojnie, a wy będziecie na mnie krzyczeć, że trzymam maseczkę na twarzy za długo, bo ostatnio też przetrzymałam i mówiliście mi, że nie wolno. Maska jest dalej w całości, aż szkoda mi ją wyrzucać. Po prostu wetrę jeszcze w szyję, bo pamiętajcie, że tego nie wolno marnować. Kochani, zawsze moim ostatnim krokiem wieczorem, a jest już wieczór, ja sobie jeszcze idę zmyć teraz oczy, bo mam tuż wodoodporny, nie chciałam przy was już tutaj ściągać tego tuszu. Moim ostatnim krokiem po dokładnym oczyszczaniu twarzy, także zmyciu oczu, jest ten krem.
Także można oczywiście użyć sobie tej emulsji. Ja stawiam natomiast na ten krem, bo on mi się świetnie sprawdza przeciwtrądzikowo. Już wiele razy Wam pokazywałam na Insta Stories. I mimo, że moja skóra może teraz Wam się wydawać podrażniona, że mam jakieś wypryski, to naprawdę i tych grudek mam mniej, jest trochę bardziej rozjaśniona i nie mam z nią aż takich problemów, aż takich wysypów, jak miałam po wakacjach. Moje po prostu najlepsze kosmetyki azjatyckie ever. I naprawdę też nie narzekam na pozostałe, szczególnie kremy BB też mi się dobrze sprawdzają. Nie chcę też, wiecie, codziennie robić takiej tapety i zapychać sobie porów skóry różnymi ciężkimi podkładami. Jednak chcę, żeby to, co nakładam na twarz, też działało fajnie na nią. Także to będzie tyle. Kochani, mam nadzieję, że ten film z moją pielęgnacją azjatycką Wam się podobał. Troszeczkę inny film, trochę taki, trochę się bawiłam tutaj w narratora. Ja już uciekam, słuchajcie, się zmyć, dokończyć moją wieczorną pielęgnację. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Linki zostawiam Wam na dole. I zaglądajcie do sklepu My Asia, bo mają fantastyczne produkty, chyba największy wybór kosmetyków azjatyckich w naprawdę dobrych cenach. Czekam na Wasze komentarze konkursowe na dole, no i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa! Show me that you're mine.